Więc po pierwsze pragnę podziękować księdzu rektorowi, księdzu Szymonowi za zaproszenie mnie, za możliwość wzięcia udziału w konferencji jako prelegent. Jest to zawsze wielka radość. Nie ma zbyt wiele okazji do tego w współczesnym świecie, żeby mówić na żywo do większej liczby ludzi o rzeczach bardzo ważnych. Dobrze wiemy, że to też nie jest przypadkowe. Ale wynika też z wszystkim nam właściwej słabości związanej z grzechem pierworodnym. Dużo większe jest zainteresowanie społeczne, dużo większy jest oddźwięk, jeśli mówimy o rzeczach nieistotnych, ale rzeczach budzących ciekawość, niż wtedy, kiedy mówimy się o rzeczach bardzo istotnych. A temat cnót należy do tematów najważniejszych. I też przyznam szczerze, że kiedy usłyszałem, że cnota męska będzie przedmiotem owej konferencji, to pomyślałem, że no to ciężko trochę, bo akurat o męstwie to nie za dużo wiem, to znaczy dużo więcej wiem o innych cnotach niż o męstwie, a też się tak składa dość zabawne, że tak mniej więcej 10 lat temu osoba, która mnie dobrze zna, stwierdziła, że właśnie cnoty męstwa to jeszcze tak za dużo nie mam, to muszę poćwiczyć. Ale z drugiej strony też jest tak, że jeśli ta osoba uznała, że inne cnoty jakoś mam, powiedzmy, a nie można mieć jakiejś jednej, czy kilku, czy większości, nie mając jednocześnie wszystkich innych w jakimś stopniu, no to mam nadzieję, że jednak nie jest najgorzej. Inna rzecz, że można bardzo dobrze znać jakąś tematykę, tak nawet znaczy nie mając jakiegoś osobistego udziału w takiej czy innej rzeczywistości. Ale jeśli chodzi o cnotę męstwa, to niewątpliwie tutaj bardzo pięknie w pewnym sensie zapowiedział mnie ksiądz rektor, mówiąc o tym, że zazdrości tematu roztropności, ponieważ jest to cnota właśnie kierująca, będąca czymś nadrzędnym wobec pozostałych cnót kardynalnych. I tak jest w istocie. I co więcej, święty Tomasz w części pierwszej, części drugiej, czyli tej związanej z teologią moralną ogólną, w kwestii 57, w artykule 5, który jest zatytułowany w sposób następujący, oczywiście w tłumaczeniu polskim, czy roztropność jest cnotą konieczną dla człowieka, w odpowiedzi, tak to jest w tłumaczeniu, roztropność jest w życiu ludzkim najbardziej niezbędną cnotą. A więc widzimy, że sam święty Tomasz, zresztą nie tylko w tym fragmencie, można znaleźć jeszcze kilka innych miejsc, gdzie wyraża się bardzo podobnie. Zresztą nie jest to tylko kwestia znalezienia takiego czy innego cytatu, jakoś wyrwanego z kontekstu, wypowiedzianego w pewnym kontekście, ale można powiedzieć, że, i to bardzo ściśle, że nadrzędność roztropności, oczywiście w pewnym porządku, w pewnych granicach, stanowi jeden z wyznaczników nauki świętego Tomasza dotyczącej cnót, że roztropność jest czymś strategicznie ważnym, że jest cnotą po prostu wyjątkową. Jest cnotą wyjątkową i jej związek z cnotą męstwa, ale także z cnotą czy to umiarkowania, czy sprawiedliwości jest sprawą oczywistą. I dlatego jeśli mamy coś wiedzieć odnośnie męstwa, mamy przede wszystkim praktykować, bo pamiętajmy o tym, że ostatecznie cnoty mamy posiadać, mamy praktykować akty tych cnót, mamy być mistrzami w dziedzinie praktyki, ale no właśnie najpierw trzeba jednak wiedzieć, na czym to mistrzostwo polega, na czym polega istota danej cnoty. Jeśli chodzi o roztropność, to jest to cnota strategicznie ważna i wyjątkowa, chociażby z racji tego, że jest ona cnotą, którą z jednej strony zalicza się i zupełnie słusznie do cnót kardynalnych, do cnót obyczajowych, do cnót, które doskonalą całego człowieka, ale także jest ona cnotą intelektualną. Co to oznacza? Co to oznacza doskonalenie całego człowieka? Co to znaczy doskonalenie umysłu?
Otóż, moi drodzy, tutaj mamy pewnego rodzaju trudność związaną z tym, że dotykamy rzeczywistości bardzo ogólnej i z konieczności muszę jakoś tak lawirować. Z jednej strony muszę być na tyle precyzyjny, żeby nie dopuszczać tutaj jakichś merytorycznych błędów czy nieścisłości. Z drugiej strony musi to być bardzo popularne i dostępne dla każdego. Ale z ogólnym, powiedzmy takim, oglądzie wygląda to w ten sposób. Mianowicie cnota jest, jak święty Tomasz w kilku miejscach przedstawia, jest po prostu pewną zdolnością do działania dobrego, ale jednocześnie daje nie tylko jakąś zdolność, ale powoduje, że człowiek faktycznie dobrze działa. Nie? Czyli chodzi tutaj o dobroć całego człowieka. Tak? I tymi cnotami, które spełniają tą definicję w całej pełni, są właśnie cnoty moralne. Są te cnoty, które ostatecznie można sprowadzić do czterech cnót kardynalnych, które już wszyscy tutaj dobrze znają. A więc roztropność też jest taką cnotą i to jest też ciekawa sprawa, bo jednak jednocześnie roztropność jest również cnotą intelektualną. Co to są cnoty intelektualne? To są cnoty, które dają zdolność do dobrego działania, ale jednocześnie wcale nie powodują jeszcze, że człowiek dobrze wykorzystuje tą zdolność. To są cnoty, które dają specyficzne dobro, jakby dobro samego intelektu, a tym dobrem jest prawda. Dlatego cnoty intelektualne skupiają się na prawdzie. Cnoty intelektualne też dzielą się na dwie kategorie. Są cnoty tak zwanego intelektu spekulatywnego, teoretycznego, intelektu, który skupia się na poznaniu prawdy dla niej samej. I tutaj takie trzy cnoty istnieją, które tutaj właściwie w tym tłumaczeniu sumy na język polski, jedna z nich została tak dziwnie przetłumaczona, pojętność po łacinie intellectus, to jest sprawność poznawania pierwszych zasad. To jest coś, co można by na polski trochę przetłumaczyć jako pewną inteligencję, zdolność do wnikania w istotę rzeczy, do rozumienia tych pierwszych zasad, na których rzeczywistość ostatecznie się opiera. Mamy ponadto cnotę wiedzy, czyli znajomość pewnych faktów, jakby przez przyczynę najbliższą, ale chodzi o coś takiego bardzo naukowego właściwie. I mamy cnotę mądrości, cnotę pośród tych cnót spekulatywnego intelektu najwyższą, najdoskonalszą. To jest zdolność do poznania rzeczywistości przez przyczynę najwyższą. I to są cnoty, które jakby w mniejszym stopniu są w ogóle cnotami, tak jak wszystkie inne cnoty, wszystkie w ogóle cnoty intelektualne, jakby w mniejszym stopniu są cnotami, bo udoskonalają tylko umysł. I co więcej, te cnoty spekulatywne oczywiście no, nie mają bezpośredniego związku z działaniem. Ale ponadto są jeszcze cnoty intelektu praktycznego, tego, który jest nastawiony na działanie. I tutaj mamy do czynienia z dwoma cnotami. Z cnotą roztropności i cnotą sztuki. Z tym, że słowo sztuka kojarzy nam się z czymś bardzo szczególnym, to znaczy ze sztukami pięknymi, które zresztą przynajmniej od rewolucji francuskiej już nie są takie piękne, przynajmniej od ponad 100 lat. I niewiele mają wspólnego ze sztuką, dlatego że obraz namalowany przez słonia, to znaczy jeżeli się pędzel przymocuje do trąby słonia i tego słonia się puści, żeby on tam sobie coś tam robił, wcześniej czy później powstanie takie w cudzysłowie arcydzieło namalowane pędzlem przez trąbę słonia, ale nie jest oczywiście ani piękne i nie jest też tak naprawdę sztuką. Nie jest wyrazem ludzkiej aktywności jakiejś racjonalnej, rozumowej. Natomiast przez sztukę rozumie święty Tomasz wszelką działalność, taką związaną z wytwarzaniem pewnych rzeczy, z pewnymi zewnętrznymi dziełami. To znaczy, to może być budowanie mostów, to może być budowanie narzędzi, na przykład noży. To jest sztuka również, jak najbardziej. Sztuką będzie też sztuka medyczna, jak najbardziej. To jest wszystko sztuka, a więc chodzi coś bardzo ogólnego i jest to jakoś pokrewne roztropności, ale roztropność jest tak naprawdę czymś dużo więcej. Dlaczego? Dlatego, że sztuka dotyczy wytwarzania pewnych rzeczy, no, przedmiotów, czy właśnie działania takiego czy innego, zewnętrznego można powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o roztropność, to ona dotyczy całej ludzkiej działalności, która rozpoczyna się od naszego wnętrza. A więc roztropność jest niczym innym, można by powiedzieć, taką sztuką dobrego życia. Jest wobec tego, już sami rozumiemy, czymś naprawdę niezwykle ważnym. I pośród cnót intelektualnych, widać, że zajmuje miejsce szczególne, jest cnotą zarówno intelektualną, jak też jest i zaliczana słusznie do cnót
kardynalnych, do tych cnót, takich zawiasowych, takich, na których całe życie moralne się opiera. I na czym polega wpływ, bo to jest coś naprawdę kluczowego, wpływ roztropności na cnoty, takie jak męstwo, czy umiarkowanie, czy sprawiedliwość. Ten wpływ jest szczególny i tutaj trzeba dobrze zrozumieć, na czym polega, bo mówi się, że chodzi o nadawanie pewnej miary. Chodzi o to, żeby tamte cnoty jakoś je, no tak czasem się to porównuje, roztropność do woźnicy, który kieruje zaprzęgiem. I to jest bardzo słuszne też porównanie, oczywiście, z tym, że to kierowanie zaprzęgiem, wiemy, polega na takim pewnym obsztorcowywaniu owych rumaków koni, tak żeby one odpowiednio równo chodziły, a to nakładanie miary jest niczym innym jak, może lepiej to porównać do tego, co robi rzeźbiarz, kiedy ma przed sobą jakąś bryłę marmuru, musi pewną formę wrazić ten marmur. Ten nieukształtowany marmur musi wprowadzić pewien porządek, pewien ład. I dokładnie czymś takim jest roztropność, bo zasadniczo cnoty, one oczywiście męstwa czy miarkowania, one dają taki, są zakorzenione we władzy pożądawczej, czy to w przypadku sprawiedliwości to będzie wola, czy to właśnie w tych władzach pożądawczych, zmysłowych, jeśli chodzi o umiarkowanie i męstwo, one dają ten impuls pochodzący z tej władzy pożądawczej, ale musi być on formowany. I jest formowany przez cnotę roztropności. Jest formowany przez cnotę roztropności w taki szczególny sposób i dobrze to można zrozumieć, kiedy się prześledzi trzy etapy, w czasie których roztropność nami kieruje. W jaki sposób zachodzi to działanie roztropności. Tak? Bo słowo roztropność jest też trochę mylące, w języku polskim nie oddaje dobrze tego, czym faktycznie ta cnota jest. Dlaczego? Dlatego, że słowo roztropność pochodzi od słowa tropić, od słowa trop, czyli pewna droga do celu i oczywiście wiemy, że roztropność w pierwszej kolejności właśnie szuka tych dróg do celu, szuka tropów, właśnie roztrapia, czyli wyszukuje wszystkie drogi, które prowadzą do celu. To jest wszystko prawda, ale na tym nie kończy się zadanie roztropności. To jest zaledwie początek. Więc najpierw trzeba znaleźć drogi prowadzące do celu. Trzeba znaleźć owe tropy. Ale potem roztropność musi jeszcze osądzić te tropy. Musi ocenić, na ile te tropy, te drogi, te środki prowadzące do celu są właściwymi. I znowu, to nie jest wcale koniec, chociaż gdyby do tego się cnota roztropności sprowadzała, to już by świadczyło o niej jako o czymś naprawdę wielkim i koniecznym do życia. Ale właśnie święty Tomasz pisze, że, i to jest najbardziej zadziwiające w tym, pisze, że takim najważniejszym aktem cnoty roztropności to wcale nie jest ani wyszukiwanie owych tropów, ani też osądzanie ich, tylko nakazywanie. Nakazywanie, moi drodzy, i tutaj w artykule 8, to jest już część druga, części drugiej, czyli tutaj już jest teologia moralna szczegółowa, jest to kwestia 47. W artykule 8 święty Tomasz zadaje nam pytanie, czy nakazywanie jest główną czynnością roztropności. No i się okazuje, że właśnie tak jest. To właśnie nakaz jest tym głównym zadaniem cnoty roztropności, czyli ona ma za zadanie właśnie narzucić to rozwiązanie, które zostało wypracowane, narzucić naszej woli, narzucić jakby, oczywiście tutaj cnoty umiarkowania, cnoty męstwa są tymi, które, czy sprawiedliwości, są tymi cnotami, które dają tym władzom pożądawczym odpowiednią jakby energię do tego, żeby one mogły być po prostu działającymi, żeby faktycznie ten czyn został dokonany, ale musi być to wszystko uformowane przez cnotę roztropności. Nawet jest tutaj trzeci zarzut dotyczący właśnie tej kwestii, bo można by się zastanawiać, przecież nakaz jest kwestią woli, prawda? Tak tutaj święty Tomasz dokładnie to właśnie pisze. Nakazywanie czy zarządzanie należy do woli, bo jej przedmiotem jest dobro i ona to powoduje ruch we wszystkich władzach ducha. Otóż roztropność jest nie w woli, lecz w rozumie, jako cnota intelektualna, chociaż oczywiście będąca też kardynalną, ale jest zasadniczo cnotą właśnie w rozumie. A więc nie do niej należy nakazywanie. I odpowiedź na trzecią trudność jest prawdą, że powodowanie ruchu absolutnie rzecz biorąc należy do woli. Lecz trzeba pamiętać, że nakazywanie oznacza ruch celowy,
I z tego względu należy do rozumu jako jego czynność. A więc chodzi tutaj o nic innego, jak właśnie nadanie tej pewnej miary, czyli pewnej takiej intelektualnej treści, można powiedzieć. W poprzednim, 7 artykule tutaj Tomasz się zastanawia, czy rolą roztropności jest znajdowanie miary w cnotach moralnych. To jakby ciągle to samo zagadnienie, tylko rozpatrywane jakby z innej strony. I tutaj bardzo podobna trudność numer 3. Roztropność działa na sposób działania rozumu. Otóż cnota moralna dąży do miary na sposób natury. Czyli chodzi tutaj o to, że przecież cnoty moralne w swojej definicji, właśnie cnota męstwa, ona przecież dąży do tego, żeby tą miarę jakoś wyrażać, prawda? Tą miarę od rozumu pochodzącą. Tutaj wobec tego, dlaczego to roztropność miałaby dawać ową miarę? I znowu odpowiedź na trudność 3. Jest prawdą, że cnota moralna zamierza dojście do miary w sposób naturalny. Ale ponieważ miara nie we wszystkim znajduje się w jednaki sposób, dlatego słoność naturalna, która działa zawsze w jednaki sposób, tu nie wystarcza, lecz potrzebna jest działalność właściwa roztropności. I warto tutaj sięgnąć akurat do komentarza, do przypisu, do tego akurat punktu. I tutaj komentator, tłumaczem będący, bardzo dobrze zwrócił tutaj właśnie dużą uwagę na ten punkt. I pisze w ten sposób. Punkt ten jest ważny i zarazem trudny do zrozumienia. Trzeba bowiem wiedzieć, że cel, ku któremu zmierza każda cnota moralna, obyczajowa, polega na dostosowaniu się do prawowicie ułożonego rozumu. Tak więc cnota umiarkowania zmierza do tego, by rządzenie odwiodły człowieka do rozumu, a podobnie męstwo sprawia, że człowiek nie odchodzi od poprawnego sądu rozumu pod wpływem bojaźni lub zuchwałości. Cel ten jest człowiekowi nadany przez naturę, jako że naturalny rozum dyktuje każdemu człowiekowi, by działał kierując się rozumem. Znalezienie tego, jak i czym człowiek ma osiągnąć ten złoty środek rozumowy, należy do cnoty roztropności. Innymi słowy, trzeba zauważyć, że cnoty obyczajowe dążą do środka, ale dążenie to jest naturalne, nieokreślone. Natomiast ów złoty środek w każdym przedmiocie i w różnych okolicznościach jest lub może być inny. Czyli widzimy, o co chodzi. Cnota sama w sobie, to obyczajowa, wiąże się z pewną zdolnością, taką chęcią, zdolnością szukania tego właśnie podporządkowania się rozumowi, ale jest to jakoś nieokreślone, właśnie zależne od takich czy innych okoliczności. I rolą roztropności jest, żeby znaleźć, jak w takich okolicznościach należy postępować, jak takie czy inne okoliczności zmieniają sytuację, a więc jest to sprawa rzeczywiście bardzo trudna. Samo oparcie natury ku niemu, ku temu celowi, temu środkowi, nie celowi, tylko temu środkowi, nie wystarcza, bo natura zawsze i we wszystkim działa na jeden sposób i to na sposób, powiedzmy, prymitywny, podstawowy. Musi więc przyjść z pomocą funkcja roztropności, która naturalne parcie skierowuje znalezionymi przez siebie środkami, drogami i sposobami ku jasno określonemu już złotemu środkowi danego konkretnego przedmiotu. A więc rzeczywiście jest to sprawa nie taka łatwa. Roztropność, widzimy, musi ten złoty środek znaleźć, musi tą miarę znaleźć w konkretnych okolicznościach. Tak? I tutaj jest też ogromna różnica pomiędzy cnotami treptu spekulatywnego, które są, można powiedzieć, takimi naukowymi, to znaczy zajmują się tym, co jest ogólne, tym, co jest konieczne, tym, co jest niezmienne zasadniczo i z tej przyczyny nie trzeba być tak wyczulonym na konkrety, na te wszystkie bardzo zmieniające się często właśnie zmienne jakieś elementy rzeczywistości. Natomiast cnota roztropności z racji tego, że ma kierować naszym praktycznym życiem, musi być wyczulona na wszystkie konkrety, musi wszystko uwzględniać. To jest dokładnie coś, co powoduje, że życie jest bardzo trudne, ponieważ musimy uwzględniać te najdrobniejsze nawet elementy, musimy wszystko brać pod uwagę. A więc jeszcze właśnie pamiętajmy o tym, że to nakazywanie jest główną czynnością roztropności, będzie to widoczne przy omawianiu wad czy pewnych defektów cnoty roztropności. Wtedy zobaczymy, co to oznacza w praktyce, że nakaz jest główną czynnością roztropności, ale tutaj już możemy od razu, skoro już mówiłem o sztuce, możemy, to jest zresztą dokładnie to, co sam święty Tomasz również nam podpowiada.
On dokładnie w korpusie tej części głównej, tego artykułu 8, który mówi o nakazie jako głównej czynności roztropności, daje nam pewne wyobrażenie tego, czym jest właśnie ta funkcja, co z tego wynika. Bo inaczej jest, jeśli chodzi o sztukę. Bo sztuka jako cnota sprowadza się raczej do znalezienia tego właściwego rozwiązania. To znaczy chodzi o to, żeby zrobić na przykład nóż, który będzie dobrze kroił, który będzie wytrzymały. I teraz pytanie jest tego rodzaju. Czy teraz, jeśli ktoś zrobi źle taką właśnie jakąś tam rzecz, tak? Czy most zbuduje źle, znając dobrze jednak reguły budowania mostów, czy takiego nazywamy złym jakimś tam, no właśnie, tym specjalistą, w porównaniu z takim, który starał się zrobić dobrze, ale po prostu mu nie wyszło, tak? Czyli dwie postaci. Jeden robi źle, chociaż wie, jak powinno być zrobione, a drugi odwrotnie, robi coś źle, ale niechcący. No to jeśli chodzi o sztukę, święty Tomasz uważa, że lepszym specjalistą jest ten, który robi celowo źle, chociaż wie, jak zrobić, tak? Natomiast gorszym jest z punktu widzenia sztuki, z punktu widzenia tej cnoty, jest ten, który robi niechcący źle, no bo nie trafia jakby w dziedzinie tego, co jest w sztuce istotne, czyli znalezienie tego właściwego rozwiązania, jak coś zrobić, jak zbudować most, jak zbudować, jak noże jakieś skonstruować, karabiny maszynowe, cokolwiek. Natomiast jeśli chodzi o roztropność, jest dokładnie odwrotnie, ponieważ w roztropności to nakaz jest najważniejszy, wobec tego w roztropności, jeśli chodzi o cnotę roztropności, to bardziej jej nie ma ten, kto celowo coś robi źle, niż ten, kto robi to jakoś po prostu nieudolnie, chciał dobrze zrobić, ale mu nie wyszło. Biorąc pod uwagę sztukę, jej doskonałość polega na osądzie, a nie na nakazywaniu. Dlatego za lepszego artystę uważa się tego, kto w swym dziele popełnia błąd rozmyślnie, niż gdy to zrobi niechcąco. W pierwszym bowiem wypadku jego sąd jest poprawny, w drugim wadliwy. W roztropności zaś jest przeciwnie. Jak bowiem to stwierdzono w etyce, bardziej nieroztropnym jest, kto grzeszy rozmyślnie, jako że tu zachodzi wadliwość w głównym akcie roztropności, a więc w nakazie, niż kto grzeszy nierozmyślnie. Czyli widzimy, że faktycznie, jeśli chodzi o roztropność, nakaz jest czymś najważniejszym. Więc innymi słowy, ten, kto wie, jak zrobić i robi źle, nie jest człowiekiem roztropnym, wręcz przeciwnie, jemu najbardziej roztropności brakuje. Oczywiście ten, kto robi coś nieudolnie, też nie jest roztropny, ale jemu jakby tej roztropności brakuje nieco mniej. Więc, moi drodzy, żeby zrozumieć roztropność na takim poziomie najbardziej podstawowym, dobrze jest rozważyć, dobrze jest przynajmniej powierzchownie poznać części tak zwane integralne, czyli te części cnoty roztropności, które jakby roztropność można rozłożyć, te elementy, które się na nią składają, tak jak żyrafę można rozłożyć na głowę, szyję, nogi, ogon i tam to coś w środku tam siedzi, czy jakiś tam korpus, powiedzmy, prawda? To tak samo możemy o roztropności pomyśleć i tutaj 8 takich wyróżnia święty Tomasz, takich składników integralnych części i dobrze sobie teraz je uzmysłowić. Więc to pierwsze jest to pamięć. No, jest to sprawa oczywista. Bez pamięci człowiek nie ma do czego sięgać w tym wynajdowaniu tropów. Jeśli z człowiekiem, który nie może odnieść się do doświadczeń własnych życiowych, no, wówczas będzie tej roztropności miał dużo mniej. I to się zgadza bardzo dobrze z poglądem Arystotelesa, który pisze, że u młodych nie ma właściwie roztropności. Bo roztropność oczywiście nie jest czymś, czym się rodzimy. Mamy pewną podstawę wrodzoną, poznanie pewnych zasad takich podstawowych w dziedzinie działania, to co się nazywa prasumieniem, synderezą, która nam umożliwia już jakby wyrobienie w sobie cnoty roztropności. No i mamy oczywiście jakieś zaczątki tych cnót obyczajowych, bo przecież pamiętajmy, że ostatecznie roztropność i męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość, one są ze sobą wzajemnie powiązane, że mówiąc o roztropności, jakby cały czas miejmy to na uwadze, że ostatecznie roztropność powoduje, jeśli jesteśmy coraz bardziej roztropnymi, to też i cnoty obyczajowe na tym bardzo zyskują, bo
one wzajemnie są powiązane do tego stopnia, że nie mogą w ogóle istnieć jedne bez drugich. Nie ma możliwości, żeby być człowiekiem mężnym, nie będąc roztropnym, nie ma możliwości być człowiekiem roztropnym, nie będąc człowiekiem mężnym, bo bez męstwa roztropność jest niemożliwa. Nie może roztropnie postępować ktoś, komu brakuje męstwa, tak? Więc jest to wszystko ze sobą wzajemnie powiązane. A więc pamięć, to, że jest on składnikiem roztropności, jest sprawą dość oczywistą. Tak? Tutaj jakby rozumiemy, dlaczego warto dobrze jest właśnie zapamiętywać to wszystko, co nam się zdarza w życiu, ale także to wszystko, co usłyszeliśmy czy przeczytaliśmy, tak? Bo jest to sprawą ważną. Też jednak święty Tomasz w innym miejscu pyta się o to, czy można roztropność stracić, i zauważa, że jednak w większym stopniu na brak roztropności wpływają te nieuporządkowane jakieś przywiązania, że to w większym stopniu niszczy roztropność niż jakieś luki w pamięci. Tak? Że to jednak kwestia tutaj jakby od innej strony jakby następuje to osłabienie roztropności. Ale niewątpliwie pamięć jest bardzo ważna. Następnie jest pojętność, no to znowu jest tak to przetłumaczone, intelektus po łacinie. Ale tutaj nie chodzi o to samo, o czym mówiliśmy w przypadku tej cnoty intelektu spekulatywnego, bo tam chodziło o rozumienie tych pierwszych zasad, na których opiera się działanie intelektu, na których opiera się też funkcjonowanie świata. Natomiast tutaj chodzi po prostu o pewną zdolność do osądzania, do określania tego, takiego kojarzenia faktów, rozumienia, może nawet kojarzenie to będzie bardziej związane z tą częścią zwaną rozumem, ale tutaj chodzi o to, żeby dobrze osądzić coś, czego doświadczamy, bo roztropność musi brać pod uwagę te wszystkie okoliczności, których jest przecież niezmiernie wiele. Nawet można powiedzieć, że jest jakby nieskończenie wiele różnych sytuacji, okoliczności, bo one mogą się w sposób taki niemalże taki ciągły zmieniać, prawda? I mamy do czynienia z ogromną liczbą różnych możliwości. Możemy sprowadzić do jakiejś ogromnej liczby takich, powiedzmy, gatunków, czy jakichś klas, jakoś skategoryzować wydarzenia, które nas dotykają, ale ciągle mamy do czynienia z jakąś ogromną liczbą, dlatego ważne jest, żeby kojarzyć, żeby rozumieć, dobrze osądzać to, co może zmienić naszą sytuację, w której znaleźliśmy się. Następnie pouczalność, docilitas, bardzo ważny element, bo chodzi tutaj o zdolność do uczenia się. Do uczenia się, wiadomo, najlepiej uczy się na cudzych błędach. Najlepiej uczyć się na cudzych błędach, ale docilitas, pouczalność dotyczy po prostu zdolności do tego, by się uczyć. I święty Tomasz zauważa, że o ile roztropność nie jest cnotą, oczywiście nam jakoś urodzoną, zasadniczo właściwie one wszystkie są wyrabiane w nas, to jednak tak samo jak w przypadku takich cnót jak męstwo czy umiarkowanie, są tacy ludzie, którzy mają większe jakby wrodzone pewien te takie fundamenty, podstawy do tego, żeby tą cnotę uzyskać. Są ludzie, którzy są bardziej pouczani, łatwiej ulegają pouczeniom, a są ludzie, którzy się nie chcą uczyć, nie chcą uczyć się ani na swoich błędach, ani na cudzych, nie chcą się też uczyć po prostu z jakichś materiałów różnego rodzaju. Jakby rozumiemy w tym świetle też tych, czy to pamięci, czy pouczalności, dlaczego tak istotne jest uczenie historii, tak? Bo to daje nam ogromny zasób materiału, który pozwala nam na wyrobienie cnoty roztropności, bo wiemy, co może powodować jakie efekty, jak nie robić, prawda? A co robić z kolei. Potem mamy element, który dziwnie się nazywa w języku polskim zapobiegliwość. Bardzo to nie kojarzy się z tym, o co tutaj chodzi, bo zapobiegliwość kojarzy się raczej z, powiedzmy, tym, co robi mrówka w lecie, tak żeby w zimie nie głodować, to zbiera jakieś tam pożywienie. A zapobiegliwość jest czymś zupełnie innym. Po łacinie solercja to jest ta zdolność do tego, żeby w sytuacji bardzo trudnej, takiej nieoczekiwanej, żeby znaleźć rozwiązanie takie właśnie na poczekaniu, gdzie nie ma możliwości, żeby się odnieść do tego, czego żeśmy się dowiedzieli. Sięganie do pamięci też nam specjalnie dużo nie daje. Musimy nagle rozwiązać skomplikowaną kwestię. Ja to tak, nie wiedząc nawet, że to się tak nazywa, solercja, czy powiedzmy tak tutaj zapobiegliwość, to w swoim życiu takim prywatnym, osobistym nazywałem to sprytem. To jest tak sobie rodzaju takiego sprytu. To ksiądz rektor doskonale wie, bo my tak między sobą mówiliśmy o różnych takich sytuacjach, gdzie mi się udało, by
być sprytnym, bo miałem takie sytuacje w życiu, gdzie mi się udało być sprytnym, dzięki Bogu. Dzięki temu też zostałem księdzem w sumie, bo byłem sprytny, tak jak w niektórych sytuacjach. Że sprytnie umiałem rozwiązać, w trudnym wyjściu potrafiłem znaleźć rozwiązanie właśnie. Tylko tutaj czasami jest tak, że to bardziej jest też efekt działania daru rady, bo dar rady jest tym darem Ducha Świętego, który udoskonala cnotę roztropności. Ale różnica jest taka, że dar rady działa na poziomie oczywiście nieskończenie wyższym, można powiedzieć, nawet niż ta roztropność dla nas, bo też musimy jeszcze pamiętać, że kiedy mówimy o rzeczywistości, którą są cnoty kardynalne, to tak naprawdę to jest jakby wszystko w pewnym sensie rozdwojone, bo to wszystko dotyczy zarówno roztropności tak zwanej naturalnej, czyli cnoty nabytej, którą powoli nabywamy, uczymy się jej, no właśnie dzięki tym wszystkim elementom uczymy się jej, powoli ona w nas wzrasta, kiedy powtarzamy odpowiednie czynności, ale także jest ta sama cnota, ale nie ta sama jednocześnie, roztropność wlana, która jest, jak zauważa święty Tomasz, formalnie jakby inną cnotą, to znaczy gatunkowo jest czymś innym. Trochę tak jak dwa takie same dźwięki, ale w ramach po prostu jakby już całej gamy, różnica gamy. No to jest niby ten sam dźwięk, a już jednak inny. I podobnie jest tutaj, otóż roztropność wlana jest niczym innym, jak polega na tym, żeby to wkładać w nasze życie, czy to właśnie, czy to uczuciowe, czy życie jakby właśnie to naszą wolę, ten ład, ale związany z rozumem, który jest już kierującym się wiarą, czyli jest podporządkowanie naszego rozumu wierze. Tak? Jest jakby, to jest ta wyższa zasada, czyli już działamy jako chrześcijanie, nie tylko jako ludzie rozumni, rozsądni, ale jako chrześcijanie. Natomiast roztropność na poziomie cnoty nabytej to jest nic innego jak zdolność do tego, aby bycie roztropnym, zdolność do tego, żeby i faktycznie kierowanie się po prostu rozumem, czyli jesteśmy istotami rozumnymi, niekoniecznie jeszcze istotami właśnie chrześcijanami, istotami wierzącymi, tylko istotami rozumnymi. Natomiast dar rady daje nam zdolność do tego, żeby jakby przyjmować natchnienia Ducha Świętego, które w sytuacjach, kiedy mamy, nawet nasza roztropność wlana może się wahać, bo są takie sytuacje tak trudne, tak złożone, no wystarczy poczytać sobie akta męczenników, co w takiej sytuacji zrobić, kiedy zadaje nam jakiś oskarżyciel bardzo trudne pytanie i co wtedy zrobić, w jaki sposób zadziałać, jak zareagować, żeby nie popełnić grzechu, żeby też nie zrobić rzeczy jakiejś obiektywnie szkodliwej. Tak? To są sytuacje wyjątkowe i wtedy dzięki darowi rady mamy natchnienia pochodzące od Ducha Świętego, który od razu jakby gotowe rozwiązania nam daje i które są jakby ponadludzkie. Są takimi, którym właściwie żaden człowiek nie może właściwie wpaść na to, bo wykraczają poza to, do czego może nas nawet cnota roztropności, nawet ta cnota wlana doprowadzić. Natomiast ta solercja to jest coś zupełnie innego. Tutaj sami wymyślamy rozwiązanie. Oczywiście ono też może na poziomie jakiegoś zwyczajnego natchnienia takiego, już nie Ducha Świętego, ale po prostu pewnej łaski uczynkowej też może tutaj oczywiście taki wpływ być, bo cnota roztropności naturalnej jest pewnym narzędziem dla cnoty naturalnej, znaczy cnoty roztropności wlanej. Tak? Ostatecznie to jest pewne narzędzie dla niej. Więc następna sprawa, następny element to jest po prostu rozum, tak to się nazywa, ratio. To jest w tym przypadku znowu coś bardzo szczególnego. Chodzi o to, żeby cnota roztropności musi być zdolna do tego, żeby mając pewne dane na wejściu, żeby wyprowadzać pewne wnioski. Tak? Chodzi o to, żeby te wnioski wyprowadzać, to jest jasne. Najczęściej tak właśnie jest, że dysponujemy pewnymi danymi, które musimy przetworzyć, musimy dochodzić do pewnych wniosków logicznych. No to, że ktoś na przykład dziwnie się uśmiecha i trzyma karabin maszynowy w ręce, to znaczy, że może coś jest nie tak i trzeba uciekać na przykład. No to prosty wniosek taki można wyprowadzić dość szybko. Potem mamy kolejne elementy, mianowicie pewna tak zwana opatrzność, prowidencja, czyli nic innego jak właśnie, jak można się spodziewać, musimy przewidywać to, co się może wydarzyć. Jakby sprawa jest dość oczywista. Następny element jest bardzo ciekawy. Oględność to jest nic innego jak to jest cirkumspekcja, to jest
zwracanie uwagi to jest bardzo ciekawa rzecz, bo tutaj musimy zwracać uwagę na okoliczności, które mogą zmienić sytuację. Tak? Jakby w pewnych sytuacjach należy działać według pewnej reguły, ale mogą być okoliczności, które powodują, że sprawa wygląda inaczej. Na przykład normalnie, kiedy powiemy człowiekowi pewien komplement, on się ucieszy. Ale jeżeli wiemy, że człowiek jest jakiś wyjątkowo, na przykład jakoś zaburzony i dla niego powiedzenie komplementu będzie oznaczało, że my sobie chcemy z niego w sposób subtelny zadrwić. A my już wiemy, że taki ten człowiek jest. Wobec tego nie mówimy mu komplementu, bo wiemy, że on to dobierze zupełnie inaczej. To jest właśnie oględność. Widzimy, że co ta roztropność jest naprawdę bardzo złożona, że tutaj jest bardzo wiele różnych elementów, które muszą być wzięte pod uwagę. I ostatni element to jest ostrożność, czyli nic innego jak zwracanie uwagi na jakieś możliwe trudności, które mogą się pojawić, których jeszcze nie widać, ale które się mogą pojawić. Musimy pewien margines zostawić, margines na błędy, na różne jakieś nieprzewidziane okoliczności, sytuacje, których na razie jeszcze nie znamy. Więc widzimy, że tych elementów jest faktycznie wiele i że rzeczywistość związana z cnotą roztropności jest bardzo bogata, że to wszystko jest bardzo złożone. I teraz, żeby zrozumieć, jak istotna jest cnota roztropności, oczywiście moglibyśmy tutaj na wiele sposobów to robić, bo cnota roztropności jest faktycznie bardzo ważna nie tylko w życiu osobistym, przecież to ma wszystko przełożenie na życie społeczne i polityczne. Cnota roztropności jest w ogóle pierwszorzędna dla każdego przełożonego. I nawet tutaj w ramach tego też ksiądz rektor mówił o tym potrójnym podziale cnót, tak jakby trzy takie są w ogóle, ogólnie jakby trzy rodzaje dzielenia jakieś wielkości, to jest akurat ten podział na te części integralne, ale jest jeszcze podział właśnie na te subiektywne, czyli jakby odnosimy całą tą moc tej cnoty do jakiejś konkretnej kategorii czynności, takiej czy innej, jakichś osób na przykład, tak, które będą dokonywały tego czy tamtego, więc tutaj możemy podzielić roztropność, dziela się roztropność taką ekonomiczną, czyli zarządzanie domem, poza tą osobistą, i również polityczną. No to właśnie, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o wojnę, to tutaj sprawa jest oczywista, tutaj bez roztropności nie ma żadna polityczna, żadna społeczna jedność nie będzie mogła się nawet ostać, nie tylko powstać, ale nawet i ostać, jeśli zabraknie roztropności rządzącej. Cnota roztropności poza cnotą sprawiedliwości to są podstawowe cnoty, cechy dobrego przywódcy. Bez tego nie może istnieć. Wojny nie da się prowadzić, jeśli dowódca nie jest człowiekiem roztropnym. Rozumiemy to bardzo dobrze. Ale także, żeby zrozumieć wagę roztropności. Zawsze tak jest, że jeśli chcemy zrozumieć znaczenie jakiegoś elementu, to dobrze jest po prostu zobaczyć, co się stanie, kiedy czegoś nie będzie, coś nie zagra, czegoś zabraknie, prawda? Więc w jakiś sposób roztropność może szwankować. Po pierwsze, możemy zawsze, w przypadku każdej cnoty, możemy zauważyć, że mamy do czynienia jakby z dwoma takimi zasadniczymi przypadkami. Albo czegoś zasadniczo nie ma, po prostu jest jakiś prosty brak, taka nieroztropność, ale może też być brak taki bardziej subtelny, polegający na tym, że zamiast roztropności jest coś, co roztropność jakoś nieudolnie naśladuje, coś, co jest fałszywą roztropnością. Tak można też w przypadku przecież każdej innej cnoty można wyróżnić taki bezpośredni brak i to, co jest tylko takim jakąś udawaną roztropnością, czymś, co jest tylko na miastku. Więc jeśli chodzi o taką, ten najbardziej zasadniczy brak roztropności, o nieroztropność, tutaj też, żeby zobaczyć, jakie defekty w roztropności są, dobrze jest zwrócić uwagę właśnie na te trzy elementy, te etapy procesu, który zachodzi w nas, kiedy jesteśmy roztropnymi, kiedy cnota roztropności działa. Czyli najpierw mieliśmy do czynienia z szukaniem owych trop, z szukaniem sposobów działania, z szukaniem środków, które do celu
nas mają prowadzić. No, te cele oczywiście są przez cnoty moralne wyznaczane, tak na przykład przez cnotę męstwa. I teraz roztropność szuka środków, szuka sposobów, żeby faktycznie być mężem. Szuka więc tego środka, który znajduje się oczywiście ponad skrajnościami, jest czymś doskonalszym zdecydowanie niż te skrajności. I tutaj na czym może polegać błąd? Ano, przede wszystkim polega on na czymś, co nazywa się pochopnością. Pochopnością, która jest niczym innym, jak po prostu jakby niezwracaniem uwagi na te środki, tylko działamy jakby zupełnie nie zwracając uwagi na sytuację, kiedy po prostu od razu przechodzimy do działania bez żadnego szukania tych rozsądzanych, właśnie nawet szukania owych środków, tylko próbujemy od razu przejść do samego działania, tak? To jest właśnie owa pochopność. Widzimy, że coś, do czego też wielu ludzi ma dużą skłonność, łatwość, zwłaszcza chyba w dzisiejszych czasach. W ogóle kiedyś taki eksperyment zrobiłem, że w czasie lekcji pytałem się, kto powinien rządzić. Wyobraźmy sobie, że mamy dwóch ludzi. Jeden z nich jest człowiekiem takim bardziej energicznym, a drugi jest spokojniejszy, ale bardziej myślący. I to ciekawe, że dużo osób mówiło, że ten bardziej energiczny powinien rządzić, no bo on bardziej energiczny jest, no to dlatego powinien rządzić. I zaczynamy rozumieć, dlaczego jest to bardzo wadliwe i błędne myślenie, i w sumie bardzo niebezpieczne. Tak? A też zobaczmy, że tak naprawdę dzisiejsza epoka nastawiona na działanie, na praktykę, nastawiona na jakieś efekty wizualne, zewnętrzne, jakoś tam widoczne, że ona będzie miała rzeczywiście skłonność do tego, żeby tak rozumieć, tak? Tak rozumieć przywództwo, rządzenie. Polega na tym, że ktoś jest bardziej energiczny i będzie wywierał mocniejszy wpływ na otoczenie, dlatego jemu trzeba oddać ster władzę. Tak? Wręcz przeciwnie, to on jest tym czynnikiem napędowym, ale ktoś inny ma kierować tą mocą. Tak? To jest wielka moc, która musi być jakoś ujęta w karby. Dlatego i to wydaje mi się też, że w historii Polski jest bardzo częsta sytuacja, kiedy właśnie tak przejmowali kontrolę ci, którzy mieli dużo mocy, ale to nie tylko w naszym narodzie, to wiele narodów, narody, które nas otaczają, tam też często można zobaczyć w historii momenty, kiedy zostały dokonane jakieś straszne rzeczy właśnie dlatego, że rządzili ci, którzy mieli moc w sobie, taką moc do działania, tak, ale nie ci, którzy mieli rozsądek, którzy byli roztropnymi. Tak? Ostatecznie właśnie przez nieroztropność najłatwiej jest właściwie zgrzeszyć, jak się w sumie okazuje. Tak? Można zobaczyć, że skoro roztropność jest tym nakładaniem rozumu na nasze czynności, pewnej rozumnej miary, tutaj też mówimy o tej rozumności otwartej przecież na Boże łaskę, na wiarę i płynącą z wiary, to zjednoczenie z Bogiem, to przez cnotę miłości przychodzi ostatecznie przecież. Więc widzimy, że roztropność jest faktycznie czymś bardzo ważnym. Więc pochopność jest coś takiego, co się łatwo może w naszym życiu zdarzyć, ale potem mamy jeszcze nieuwagę. Drugi element przecież tego w tym procesie tego, powiedzmy, wynajdowania rozwiązania, to jest osądzanie tych tropów, tych rozwiązań, które zostały znalezione. Musimy teraz je ocenić, musimy dokonać pewnej oceny. I nieuwaga jest niczym innym jak brakiem właściwej oceny. Brakiem właściwej oceny tego, co zostało znalezione. Tutaj pisze Tomasz tak. Uwaga czy baczność jest czynnością umysłu polegającą na patrzeniu się na prawdę rzeczy. Otóż badań dokonuje rozum, osąd jest dziełem umysłu. Tak w dziedzinie spekulatywnej wiedza osiągnięta przez dowody staje się wiedzą przez osądzanie, które wyrokuje o znalezionej prawdzie rzeczy w świetle zasad pierwszych. Stąd też uwaga czy baczność jest koniecznym wymogiem sądu. Dlatego jeśli w sądzie zajdzie jakaś wadliwość czyniąca sąd niepoprawnym, przyczyną tego jest nieuwaga, bo człowiek źle sądzi na skutek pogardzenia lub zaniedbania w uwadze tego, od czego poprawność sądu zależy. I w tym sensie nawet nieuwaga będzie oczywiście grzechem, jest brakiem roztropności. Ale to znowu nie wszystko. Jest jeszcze kolejny element wynikający z tego, że roztropność nie kończy się tylko na osądzeniu tych środków, tych dróg postępowania. Ale dobrze wiemy, że najważniejszy jest nakaz.
I tutaj nawet dwie, można takie wady, dwa braki roztropności znaleźć. Pierwszy to jest niestałość. Niestałość polega na tym, że zostało rozwiązanie już znalezione, osądzone odpowiednio, tak, że wśród tych wielu zawsze jest wiele różnych dróg, więc jeden, jaki został nawet osądzony, zostało osądzone poprawnie, jakiś zostało znalezione, ale teraz właśnie niestałość polega na tym, że nie trzymamy się tego planu, który został wymyślony, ale jesteśmy niestali ze względu na jakieś zewnętrzne czynniki, nie trzymamy się rozwiązania jakoś dobrze wypracowanego i obmyślonego, ale szukamy ciągle czegoś nowego. Pod wpływem jakichś zaburzeń, jakichś zewnętrznych czynników nie trzymamy się planu już raz obmyślonego. To jest coś, co jest straszne. W praktyce ostatecznie są przecież ludzie, którzy są na tyle niestali, że na przykład nie są w stanie znaleźć odpowiedniego dla siebie miejsca w życiu. Do tego stopnia, że nie wiedzą, czy mają być w małżeństwie, na przykład, czy mają być kapłanami, czy osobami na przykład żyjącymi w zakonie, braćmi czy siostrami zakonnymi. I po kilku latach jakichś tam działań w danym kierunku jednak decydują się na rozwiązanie przeciwne. Tak? Czyli najpierw są seminarium, takie osoby też miałem okazję poznać. To jest bardzo smutne. I kilka lat tym seminarium spędzi ktoś, a potem jednak to nie jest to, potem niby małżeństwo, to też nie jest to. I taki człowiek oczywiście niczego ostatecznie nie zrealizuje. Swojego miejsca może w życiu nie znaleźć. To wszystko jest właśnie brak cnoty roztropności ostatecznie. Wiadomo, tam mogą być różne jeszcze przyczyny, ale z punktu widzenia cnót to jest właśnie ta niestałość. Więc pisze Tomasz tak. Niestałość jest to odstąpienie od dobra, które ktoś definitywnie postanowił posiągnąć. Takie odstąpienie ma swe źródło we władzy pożądawczej, jako że nikt nie odstępuje od dobra, na które już się zdecydował, inaczej, jak dlatego, że bardziej mu się podoba coś innego, gorszego. To odstąpienie nie jest porządne, a dokonuje się w wyniku wadliwości w rozumowaniu, prowadzącej do tego, że człowiek odrzuca dobro rozsądnie obrane. Jeśli rozum może oprzeć się popędowi namiętności, a nie opiera się, dowodzi to jego słabości, bo rozum winien mocno trwać w dobru, wobec którego zobowiązał się. Wtedy zachodzi niestałość w dokonaniu. Lecz jak wszelka prawość rozumu praktycznego zależy w jakimś zakresie od roztropności, tak wszelkie w tym rozumie braki zależą od nieroztropności. Tak zatem niestałość w swym działaniu należy do nieroztropności. Wobec tego pochopność wynika z wadliwości zachodzącej w czynności naradczej, a nieuwaga dotyczy czynności osądu, natomiast niestałość dotyka czynności nakazu. Albowiem takiego człowieka uważamy za niestałego, którego rozum zawodzi w nakazywaniu tego, co zostało uradzone i osądzone. To już jest mało czasu mamy. To jeszcze tylko powiem, że to jeszcze nie jest też ostatnia z owych deficytów. Nie jest ostatni. Jest jeszcze wada niedbalstwa. Niedbalstwo, które również będzie dotyczyło owej ostatniej czynności, czy owego ostatniego etapu działania cnoty roztropności, a więc chodzi o czynność nakazu. Na czym polega niedbalstwo? Tutaj po prostu różnica pomiędzy niedbalstwem a niestałością jest taka, że niestałość ze względu na pewne zewnętrzne okoliczności nie trzyma się raz jakby przyjętego planu, już obmyślonego, tylko szuka ciągle czegoś nowego. Natomiast niedbalstwo inaczej, ze względu na pewną wewnętrzną słabość, człowiek, chociaż już to rozwiązanie zostało przemyślane, ono już właściwie zostało wybrane i jest już człowiek do działania gotowy, ale nie działa. Ze względu na słabość wewnętrzną nie działa. Co w dużej mierze oczywiście wiąże się z wolą raczej niż z intelektem, ale widzimy, że cnota roztropności, chociaż jest zasadniczo zakorzeniona w rozumie, jest cnotą intelektualną, to jednak promieniuje bardzo mocno na wolę, na tą sferę związaną z pożądaniami. I dlatego tutaj niedbalstwo jest ciągle związane z roztropnością, z jej brakiem. I tak tutaj to będzie. Materią niedbalstwa są czyny dobra, które powinny być dokonane. Na tym właśnie, dlaczego niedbalstwo jest przeciwstawieniem się roztropności? Bezpośrednio niedbalstwo jest przeciwstawieniem troskliwości, będącej czynnością rozumu praktycznego. Poprawność troskliwości należy do roztropności. Stąd to przeciwnie, niedbalstwo należy do nieroztropności. Negligencja od pewnego niewyboru oznacza brak dbałości o wybór tego, co należy czynić.
Tak właśnie wygląda. Niedbalstwo też, zauważmy, może być nawet grzechem śmiertelnym. Ogólna w ogóle zasada, którą podaje już Arystoteles, jest taka, że należy się długo nad czymś zastanawiać, ale działać szybko. Bo długie zastanawianie oznacza, że robimy to dobrze. Szybkie działanie oznacza z kolei, że nie popadamy właśnie w tą wadę niedbalstwa. Tak mniej więcej przedstawia się w wielkim skrócie sprawa pewnych wad. Tutaj jeszcze można powiedzieć chociaż trochę o tych wadach, które są pewnego rodzaju namiastkami roztropności, które udają roztropność. Po pierwsze jest to roztropność cielesna, która jest niczym innym jak kierowaniem się dobrem cielesnym, dobrem przemijającym ogólnie. Roztropność ciała. Roztropność ciała, która jest... Tutaj pisze Tomasz tak. Wobec tego roztropność ciała ma takie miano stąd, że człowiek tak roztropny ma za ostateczny cel całości swego życia dobra cielesne. A to jest oczywiście grzechem. I ostatnia to jest przebiegłość albo chytrość. To jest coś takiego, co udaje roztropność, mianowicie kiedy próbuje dążyć do celu, ale jakimiś bardzo zawiłymi drogami i drogami przecież zasadniczo również i niemoralnymi. Może takimi dochodzić. Na tym polega problem tej właśnie fałszywej roztropności, nie będącej prawdziwą. Moi drodzy, będziemy się już musieli kończyć, natomiast na koniec może jeszcze przypomnę, że faktycznie jest to zaledwie tylko wstęp. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać też Państwa, że roztropność jest, tak jak to było zapowiedziane, tą cnotą najpotrzebniejszą, że bez niej faktycznie inne cnoty nie mogą istnieć i bez niej życie moralne jest faktycznie niemożliwe. Krzyżu święty.